Dzień dobry, serdecznie witam. Dostałem ciekawą przesyłkę. Ciekawą tym razem. Sam wybrałem fajny gadżet. Myślę, że Wam się też spodoba. Potrzebowałem tego gadżetu. Jest potrzebny, jeżeli ktoś ma z Was akumulatory i nie chce wydawać pieniędzy na powerbanki i tym podobne rzeczy, ale chce świadomie korzystać z energii z tych akumulatorów, to właśnie ten z Amazon Prime urządzenie jest bardzo, bardzo przydatne. Wyciągamy. Instrukcje obsługi, nozy schowamy, pudełko. Zobaczcie, co tu jest. Możliwość powiększenia na ścianie, a jest to urządzenie, które podłączamy, mamy zawarte, zobaczcie, bardzo grube przewody, podłączamy do akumulatora 12 lub 24 V, możemy to lub to używać i mamy wyjścia USB typu C, USB dużej mocy, USB zwykłe, wyjście zapalniczki i wyjście zasilania też dużej mocy. Włącznik, to nam pokazuje napięcie. Także urządzenie montujemy na ścianie lub bierzemy z tobą na piwak, podłączamy zwykły akumulator lub tak jak ja IFPO4 i mamy z tego akumulatora bardzo dobre źródło zasilania za nieduże pieniądze. Podłączyłem je tutaj do akumulatora 12-woltowego. Mamy wskaźnik naładowania tego akumulatora i tutaj w tym momencie włączymy urządzenie. Jest podpięta wtyczka. Zobaczmy. 13,2 V. Wskaźnik naładowania 13,2 V. Zobaczymy teraz, jak szybko będzie ładował mi telefon komórkowy z tych poszczególnych wyjść. USB typu C. Podpięty telefon komórkowy. Mamy 5,35 V i 2,31 A. Tyle ten telefon jest w stanie pobrać z tego wejścia. Zobaczmy od razu wejście drugie. Czy jest to samo? Tak, dokładnie to samo jest, czyli USB jest 10-watowe dla tego telefonu. USB trójka 5 V, 2,4 A. Tutaj to samo powinno być. Nie mam takiego normalnego dosiążenia, to jest, patrzę na komórce, ale to jakby i tak będziecie używać do komórek najczęściej. 2,36 i USB 2.0 5,185 A. To jest jeden i to jest drugie. Oczywiście za chwilę to skręcę i pokażę Wam, co jest w środku, bo to pewnie każdego z Was interesuje, co jest w środku, ale zobaczmy jeszcze, czy tu napięcie jest dokładnie takie samo jak 13 V. 13,34. Czyli dokładnie napięcie jest takie samo tu, jak wyjście z akumulatora. Podłączymy go jeszcze do tutaj 24 V do tego akumulatora i zobaczymy, jak wtedy zachowa się. Podłączyłem do tego urządzenia nasze urządzenie badawcze. 27,5 V pokazuje w tym momencie i ładujemy 6 V, prawie 2,8 A, jeżeli chodzi o typu C. Teraz mamy USB 3.0 i mamy 6,5 V, 2,81 A i przełączymy się na USB typu 2. 5,20 V, 1,88. Poziom naładowania baterii jest na pełny, ale to jest też poziom naładowania pełny. Trudno sprawdzić, musimy zładować się z baterii i zobaczyć, czy ten wskaźnik się zmienia. Z ważnych rzeczy mamy mocowanie, możemy to
zamocować na ścianie i mamy fajne źródło energii. To jest element drugiego wyjścia luźnego, jeżeli chce się zastosować to w jakiejś innej formie, w innym urządzeniu. Można wejście, wyjście zrobić. Teraz pora rozkręcić śrubki i zaglądamy, co jest w środku. Czyli tak, wchodzą tutaj prądy, idą przez te bezpieczniki do tego drugiego wyjścia i bezpośrednio tutaj mamy wejście, tu jest zapalniczka, a tutaj mamy te wyjścia, o, te dwa wyjścia, USB-C 3 i 2, USB, cała ta płytka to jest USB, to jest płytka wyświetlacza, przewody takiej grubości, zwykły bezpiecznik, jeden tu jest drugi. Na pewno warto to mieć, jeżeli ktoś chce z nas w mądry sposób korzystać z akumulatorów. Pokażę Wam jeszcze jedną sztuczkę, bo teraz bawiłem się w ten sposób. Zobaczcie, jeżeli chciałbym pracować na wyższej wysokości moim biurkiem, to mogę go automatycznie podnieść do góry. Na pewno przegapiliście film pokazujący możliwość zdrowego trybu pracy przy biurku. Ja mam to od ponad miesiąca i naprawdę bardzo Wam polecam, bo przestał je w końcu boleć kręgosłup, ale przede wszystkim przestał mi boleć głowa. Myślałem, że mnie głowa boli ogólnie z powodu pracy przy komputerze, że to jest kwestia monitora. Okazało się, że to jest praca związana z szyją. Warto zobaczyć, warto skorzystać z takiego urządzenia, tym bardziej, że jest bardzo tanie. Zobaczcie, jaki solidny przewód tu jest dany. Naprawdę solidny, dużej mocy. Także na rzepach. Także tutaj jest. To są właśnie zalety rzepów, że się czepiają same siebie. Jest tego przewodu bardzo, bardzo dużo.